Kamil Cuprak po meczu z ŁKS-em Łódź. Kamil, jak podsumujesz to spotkanie? Powiedz mi, jak się czujecie na tej sztucznej murawie, bo tak wszyscy jesteśmy zdania, że no nie jest łatwo wam już grać, bo trochę te obciążenia już widać i na tej murawie trochę tracicie na wartości. Czy ja wiem, no to nie powinniśmy patrzeć na boisko, bo my mamy swoje tam jakieś umiejętności do gry w piłkę i to nie jest wyznacznik, jak jest boisko. Dzisiaj było bardzo dobre boisko, bo puścił ten lód, nie ma już mrozów, także no boisko było, uważam, że bardzo dobre do gry. A jak ocenisz to spotkanie dzisiejsze z ŁKS-em? Ja uważam, że to jest taki mecz, no będzie dużo pewnie do analizy, bo to nie był dobry mecz w naszym wykonaniu. Było za dużo walki, uważam takiej, skupiliśmy się przede wszystkim nie na tym, żeby grać w piłkę, tylko gdzieś tam każdy chciał pokazać, że jest po prostu lepszy, tak, ale nie w tym sensie, tak, powinno wyglądać. Chcieliśmy gdzieś tam każdy, ta walka, za dużo tego było po prostu. Dla ciebie mecz z ŁKS-em w jakiś sposób szczególny, bo trzeba powiedzieć, że no, nie jesteś wychowankiem, ale powiedziałbym, jeden z pierwszych twoich klubów i na pewno dobrze wspominasz pobyt. No, wspominam dobrze, ale czy to był jakiś szczególny mecz? Dla mnie mecz jak każdy inny, tak, no może gdyby to był mecz ligowy, gdybyśmy gdzieś tam grali, może tam przy Aleja Unii, to inaczej bym to do tego podchodził, tak, ale tutaj tu był sparring i nie uważam, że był to jakiś szczególny mecz. Powiedz mi jeszcze, jak się czujesz pod względem fizycznym, pod względem takim wydolnościowym na tym etapie już, bo powoli liga się zbliża, 2 tygodnie zostało, no i pytanie, jak tam to u ciebie wygląda? Nie, czuję się bardzo dobrze. Dzisiaj mógłbym grać 2 mecze z rzędu i myślę, że na spokoju dałbym radę.